Nazywam się Radek Zaleski, jestem osobą, która zbudowała markę CDP.pl, która jest częścią grupy CD Projekt, dawniej grupy CD Projekt Red, notowanej na giełdzie, a CDP.pl kiedyś nazywało się CD Projekt. Wiem, że to brzmi skomplikowanie, bardzo upraszczając, od tego CD Projektu, aktualnie CDP.pl, wszystko się zaczęło, czyli od dystrybucji pudełek z grami. To jest ta pierwsza firma, którą założyli Marcin Iwiński i Michał Kciński, a ona się rozpełzła na dużo większe firmy, tak jak właśnie Red, który produkuje gry. To woli wyjaśnienia. Nie wiem, czy będzie działał ten guziczek, więc sobie skorzystam z klawiatury. Tak, i prezentacja się nazywa Komandosi, jak w 100 dni zbudować firmę, kropka od nowa. Artur poprosił mnie, żebym opowiedział o jakimś success story. To jest success story w rewolucji wewnętrznej, tak? Jak naprawdę przeobrazić spółkę. Tak naprawdę firma CD Projekt, no, była zbudowana, jest bardzo stara. Zajmowała się, jak pod starą nazwą, sprzedażą pudełek, dystrybuowaniem ich do marketów, do empików i sprzedażą gier, a także filmów, a przede wszystkim Disneya. I tylko i wyłącznie na rynku polskim. Natomiast śledzimy, mamy bardzo dużą wiedzę, jak wyglądają trendy rynkowe i w którymś momencie stwierdziliśmy, że trzeba zbudować platformę cyfrową sprzedaży produktów cyfrowych, czyli CDP.pl. I takie było to zadanie, które zostało mi przyznane. Właściwie zostałem zrekrutowany do tego zadania. Pierwsze pytanie było bardzo proste. Radek, nie zrobiłbyś takiego goga? GOG to jest spółka też należąca do grupy CD Projekt, bardzo podobno CDP.pl, ale handlująca grami bez zabezpieczeń globalnie, ogromny sukces. No oczywiście tylko kilka miesięcy, bo właściwie to już trzeba ruszać, bo jesteśmy spóźnieni. To nie może być GOG, to wszystko musi być nowe, bo to dwie osobne spółki, no ale musi być w istniejącej strukturze, czyli tymi ludźmi, którzy są właściwie w firmie, no bo przecież nie będziemy wszystkiego zmieniać, no i trzeba to z ERP-em zintegrować, z jakimiś tam podatkowymi sprawami w Polsce, bo to jest spółka polska, SA, trzeba to wszystko przemyśleć, no i chop chop, nie? Takie proste zadanie, no i to była moja pierwsza reakcja, że to w ogóle nie jest możliwe. Bo kurczę, no to wyście zbudowali tego goga, więc sobie tam zbudujcie taki jeszcze serwisik drugi w Polsce. Wy wiecie lepiej, ja nie wiem. No, to jakiś w ogóle żart jest, nie? Lol. No ale przekonali mnie, kupili mi pizzę. No i jest robota, tak? Jak się zaczęła robota w takiej organizacji bardzo starej, kilkunastoletniej? Po pierwsze z firmy, tej z polskiej spółki, wydzieliłem zespół komandosów. Czyli hej, wy teraz robicie CDP.pl, reszta out. I zatrudniłem najemników, firmę NetGuru, która pomagała nam przy wdrożeniu technologii. Absolutny brak zasad i struktur, to znaczy ja rządzę, no a wy tam róbcie, nie? Chop, chop, robimy. Jakiś budżet był, ja się zawsze pytałem, jaki jest budżet, no to trzeba zdążyć. Musimy zdążyć, bo jak nie zdążymy, to musimy, bo to nie wie, o Jezus Maria, tak? Giełda, raport jakiś tam kwartalny. Makabryczne deadline'y. Kłamstwo na kłamstwie tu sobie zapisałem. No, generalnie mój team nie wiedział, jaki jest prawdziwy deadline. Myślę, że dwukrotnie ich okłamałem, żeby zdążyć, a i tak było ledwo. Oczywiście masa buzzwordów modnych teraz, tak, czyli Lean, MVP, Agile. Tak naprawdę chodzi o to, że się kradnie, co się da i się nie wymyśla niczego, tylko się bierze z innych serwisów i się szybko koduje. No jak czegoś nie potrafiliśmy zrobić, to wynajmowaliśmy, czyli no, będziemy musieli newslettery wysyłać, to kupmy narzędzie do newsletterów, będziemy musieli tam jakieś tikety od ludzi, to kupmy Zendeska i wszystko, czego nam się nie chciało robić albo nie potrafiliśmy, to wynajmowaliśmy, bo szybciej i taniej, bo chop chop, mamy tylko 100 dni. No i robiliśmy sobie ten kod, ciach, 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 na rejsach. I po drodze stwierdziliśmy, że to jest bitwa, a może nawet wojna, i tu nie może być żadnych jeńców. Żeby ta transformacja była udana z firmy sprzedającej pudełka na firmę sprzedającą dobra cyfrowe, to w sumie zmieńmy nazwę całej firmy. No i zmieniliśmy i nasza firma nazywa się CDP.pl. Efekt jest taki, że jesteśmy obecni na każdym pudełku, na każdym filmie Blu-ray, DVD, który sprzedajemy w całej Polsce. Trudne dosyć, ale zrobiliśmy to bardzo szybko. Zmieniliśmy też logo całej firmy. Fajne, bo logo CD Projekt niebieskie już nie ma. Zrobiliśmy też launch produktu na żywo w centrum Warszawy, bo trzeba iść po całości.
Nigdy nie uruchamiałem produktu, zwłaszcza dystrybucji cyfrowej, czegokolwiek na żywo, jednym machnięciem wajchy, więc nie wiedziałem, czy zadziała. Nikt nie wiedział, nikt tego wcześniej nie zrobił. Oczywiście był streaming, że prawda, oglądajcie na żywo, streaming się zaciął, nie róbcie streamingów, no głupie strasznie. No i oczywiście zarząd duży spółki giełdowej mówi, no, jakieś zajebiste promo jeszcze zrobimy, nie? Bo to trzeba uderzyć. No i to wiadomo, nie? Jaki jest efekt? Ponieważ byłem sprytny, to wydałem dużo pieniędzy na przygotowanie ładnych ekranów błędów. Mam ich bardzo dużo, żeby się nie złościli ludzie. Ania Frączak rysowała, bardzo miła dziewczyna, jakby ktoś chciał takie obrazki narysować. No ale zwycięstwo. Charlie Sheen byłby szczęśliwy. Generalnie udało się, była mała czkaweczka, ale wszystko zadziałało. Nie było żadnych faili. Zgubiliśmy tam pewnie jakieś 20% transakcji na początku, ale to kto by tam liczył, nie? To się dopisało. Super sprzedaż w pierwszych dniach. Wszyscy mówili o produkcie, nie widziałem czegoś takiego, że właściwie byliśmy we wszystkich mediach, które nas interesowały. I to wszystko było po studniach pisania kodu. Serio, jak tam bym wam GitHuba pokazał, to pierwsza linijka była jakoś napisana no, ponad 100 dni przed premierą. No, oczywiście było kilka innych tygodni na pozostałe rzeczy, tak? Taki serwis trzeba zapełnić contentem, trzeba przygotować marketing, trzeba przygotować masę operacyjnych rzeczy nudnych, związanych z księgowaniem. To są straszne nudy. Efekt? No oczywiście dynastia, nie? Zajebiście się czujemy. Sukces, success stories, serwis jest, nie? Shipujemy towar. Ale niestety po komandosach przychodzi okupacja, nie? Co dalej? No i komandosi nie potrafią okupować. Oni robią coś, a potem albo umierają, albo jadą gdzieś indziej coś zdobywać, nie? Więc armia teraz okupuje. No i to jest taka mała nasza stabilizacja, tak? Już nie ma premiery, już nie ma streamingów, teraz trzeba generować sprzedaż i zaczynają się takie nudne pierdoły jak optymalizacja, konwersja, zasięg, jakieś XLS-y, raporty, czemu coś tam, a coś tam. Nasz partner nie wie, użytkownik się zgubił. Oczywiście jest też nieznośna polskość bytu, ja to tak nazywam. GOG, który jest naszym partnerem, operuje z Cypru. Ale nie wiem, czy teraz operuje z Cypru. No zabawne. Generalnie na świecie, gdzie indziej, zwłaszcza w Delaware, zwłaszcza na Cyprze, w Luksemburgu, tam, gdzie są te wszystkie wielkie hurtownie dóbr cyfrowych, rozliczenia są bardzo proste. A w Polsce jest rozliczenie dzienne VAT, ustawy o czymś bardzo ważnym, jak tam jakieś dane osobowe, prawo zwrotu, cookiesy, coś tam. Cholernie trudne. Jakbym wiedział, to ja nie robił tego w Polsce. Efekt też jest taki, że armią już teraz, czyli tą starą organizacją, która została przepięta do projektu, najeżdżamy kolejne terytoria. Efekt jest taki, że wdrożyliśmy całkiem niedawno e-booki, mamy jako jedyni w Polsce. Wszystkie tomy Sagi Wiedźmińskiej, można już je teraz kupić, to jest reklama bezczelna, ale co mi szkodzi, strasznie drogo, wiem, że tam 120 za e-booki to fortuna, ale z Wiedźmin. I właściwie od październiku ruszyliśmy, teraz co jest marzec, uruchomiliśmy kompletnie nowy dział w całej firmie, ponieważ nigdy nie sprzedawaliśmy książek, sprzedajemy książki. Czyli teraz sprzedajemy grę, książki, komiksy, zaraz będą audiobooki i potem jeszcze jeden content unit. Jesteśmy CDP, czyli cyfrowa dystrybucja plików. Nie ma takiego drugiego serwisu w Polsce, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. No i rady, jak to zrobić. Pomysł był taki, że tutaj teraz wejdzie na scenę Michał Gębicki, który jest dyrektorem zarządzającym w mojej firmie. Jestem CTO, czyli od technologii. I on wtedy opowie, jak to Radek nas myślał, ile było błędów i problemów, ale nie odpowie. Kluczowe jest bardzo krótki proces decyzyjny, nie? Znaczy, ja decyduję i już. Bardzo agresywne cele i terminy. Znaczy, ja kłamałem, tak? I wydaje mi się, że tylko tak da się to zrobić. Zawsze jak mówię, że no, książki wdrażamy w grudniu, chyba dałem deadline, to wdrożyliśmy je w marcu, tak? I to wtedy ma szansę się udać. Jak powiecie, że coś zrobić tak dokładnie terminowo, to żaden zespół nie dowiezie. Bardzo mocna separacja zespołu, tak naprawdę komandosów. To jest unit w dużej firmie. Trochę osobno siedzą, trochę się podnoszą nosek do góry, trochę nie robią innych żmudnych rzeczy, które mają inni pracownicy w firmie w ramach obowiązków. Bardzo duża autonomia lidera.
To też dziękuję firmie za to, że mogłem robić, co chciałem przez ten czas, kiedy budowaliśmy. Teraz trzeba dowozić wyniki, już nie jest tak lekko. Nieuchronny, nienaruszalny cel, to znaczy zlaunchować. I co to znaczy nieuchronny? No wynajęliśmy salę na skwerze Hoovera, więc no nie da się tego spieprzyć. To znaczy wszyscy wiedzą, że to jest nienaruszalne i musi się udać i koniec. No i się udaje, ale tylko wtedy. No i zero-jedynkowa jednostka rozliczeniowa. Nie ma, że tam mamy, ale coś tam. Działa albo nie działa. To jest bardzo proste. A tutaj zapomniałem dodać Pixel Perfect, czy też Attention to Details. Też mamy takie wewnętrzne nasze slogany. Bardzo to jest ważne. Dużo bardzo testów wewnętrznych takiego produktu. Nie mówię, że CDP.pl ma dużo błędów, ale ma na tle tego tempa i na tle tego, co tam się dzieje od tyłu w backendzie, to całkiem nieźle działa dla tego usera końcowego. I dziękuję strasznie zespołowi, to jesteśmy my. Tak naprawdę to jest prawie, że cała nasza firma, tam brakuje kilku główek. I jeszcze jest pies. Wader i nawet jest Geralt. I możecie do mnie napisać, jak macie jakieś pytania, a jak chcecie z nami zrobić biznes, to możecie wejść na stronę B2B i kupić od nas masę kodów na różne produkty cyfrowe. Wśród naszych klientów są takie firmy jak, no nie będę mówił, ale duże. I dużo tych kodów shipujemy, więc jak ktoś potrzebuje podnieść wartość koszyka albo sobie namówić kogoś na rejestrację w waszym serwisie, to za bardzo małe pieniądze mogę takie kody wam dać.